Wyczekane, zobacz, wyczekane była konsolidacja, widzisz ekran? Zobacz, tutaj wpadło w konsolę i tak góra, dół, tu trochę trwało, nie? Ale poszło do góry. Aż w końcu, no, jeszcze tu rano zrobiłem tą, rano czy wczoraj to? Wczoraj wieczorem, tą szczękę i zobacz, i poszło. No i teraz jest przybite. Ja sobie patrzyłem na 15 minut i widziałem tą korektę, i dlatego powiedziałem, że wejdźmy jeszcze raz, nie? No zaraz sobie ustalimy sobie ten wytyczne jakieś, bo musiałem wejść i nie zdążyłem. Ale połapane. Dlatego Ja ci cierpliwość, nie? powiem, że tak. Dzisiaj jest 39, prawie, no, $39 na plusie. No. Ostatni tydzień jest. Ja mam 4,80, ale tutaj mogło być, bo ja tam coś tam pomieszałam. Aha. Nie, ale jest na plusie. Okej. No to A jak tam. Kopy się mają, to nie wiem. musisz pilnować. A to złoto, bo ty miałeś złoto otwarte i zamknąłeś wcześniej, czy co? Miałam. Bo tam nie widziałem, że masz. Jak mi dzisiaj było. Miałam. Znaczy nie, nie miałam. Bo o 16 podawałeś złoto, a ja tego nie zauważyłam. Aha. O złoto tak ładnie poszło, nie? Dobra, budujemy. Dobra, Mariusz chyba nie przyjdzie, to działamy. Aby tutaj sobie rozsygnały, zobaczę. Pierwsze było EURUSD. Ładnie 11 jest, nie? Powiesz mi ten? Co? Twoje wejście na ten EURUSD? Jesteś w. Już ci mówię. Moment. Oj, sekundę, bo weszłam na kopy. Już. Zaloguj. Euro. USD. No tam mamy 1,08269. Dobrze? Źle, no. Pozycja, którą weszłaś dzisiaj po południu Po południu o 16, no. 1,08269. 8? No. Poczekaj, to ja chyba sprawdzę na swoim, bo to coś źle jest. Euro USD. Poczekaj. EURUSD sell. No, sell jest. No, poczekaj, zaraz ci powiem. EURUSD Stop good. loss, tak? Stop loss mam ci podać. Nie, wejście. Wejście. To jest to pierwsze. Ja mam 0,7, 0,75 ja mam. O 16 dzisiaj co wchodziliśmy w pozycję. Tylko, że ja stare przepisałam. Ale nie, co wchodziliśmy w pozycję. O 16. Ja mam na komórce, więc nie wiem, Aha, czy. dobra, to ja będę podawał. Ja mam wejście 0,7075. Teraz sobie obliczę. Gdzie może być ta korekta? Okej, tak. Tak daje. I to Osiem daje. zero osiemdziesiąt A siedem. ten jest, zaraz sobie wpisuj, nie? Prawidłowe. 0,87. Stop Ja loss, tam tak? na grupę dam, no.
Tutaj Osiem, poszło. sześć. Tu mamy następne USDCHF. Ładnie poszło, ładnie. Podoba mi się to. 150 pipsów. Moje wejście było USDCHF. Godzina 16:88. Pięćset dziewięćdziesiąt cztery. Odmierzam to. To mamy. Dziewięć, Kurczę, dwa, tu. O, tak miało być. Okej, okay, poszło. Teraz plus na funt do dolara. powrotem 8, 7, 4, 4, 4. Funt 1, do dolara. 0, 2. 931. Okej, dobra. Następna. Dolar do jena. Dolar Tak, mi się internet tutaj rwie. do jena. 150 489. Co 479. Punkt brytyjski. Sto 26. 936.
36. 1, 2, 2, 2. Okej, dobra, mamy następne. Dziewiętnaście. USB card. Dziewięć. Osiem. Dziewięć. Coś mi tu źle. 35, 245, tak? Kurczę. 829, 29. I teraz jest dolar i kabel. Dolar kabel. 104, 39, 9. 39. I tu 44, 7 czy 5. Okej, mamy to. Gdzie USD? 4, 8, 2, 8, 8, 2, 8. I co mam teraz? Australijski i amerykański. I to mamy. Pięć, pięć, dwa, osiem. Pięć, dwa, osiem. Cztery, sześć, jeden. Jeden, cztery, dwa, siedem. Cztery, pięć, sześć, a tu? Pięćdziesiąt. Złoto. Pięćdziesiąt jeden.
Ale spadek, nie tego złota. Nie, nie będziemy wchodzić w złoto. Ja sobie poczekam do jutra, jak on się będzie zachowywać i rano, jak już to rano zobaczysz, wiesz? To Masz wszystko się spisane zdarzyć wszystko? może, nie? No, przez noc to wiesz. Ale spadkowo jest, nie? No. Pisała, jak spiszesz wszystko, daj znać, nie? Dobrze. Czyli zamykamy to złoto. A ty masz otwarte cały czas? No. To zamknij. 0,36 groszy. Ten. A kiedy to otwarłaś? Ten. No, 16. O 17. Poczekaj, no ja złoto nie dawałem. O 16:15 było dawane. Poczekaj, ja tu sprawdzę. 16:15. Chyba, że z poprzedniego jakiegoś tam dnia było to, Ja nie zaraz dawałem sprawdzę też. 16:15, nie. Ja złota nie dawałem teraz. A to widzisz, to wyżej było. Ha. Dlatego się dziwię, że masz ten. No dobra, to zamykam, bo to tak się, wiesz, No, zamknij w na pół. zerowych ma na plusie, ale zerowych na selu, nie? Ale to nie ma co. No, jak masz to zobacz, przejdźmy, zamknij to. I co ja teraz tu widzę, ci powiem. Zamykam. No, zamknij. Ja tu zrobię większy ekran, może. Czekaj. Cztery godzinki. No, trochę dobrze idzie, nie? Proszę. Jędą poszedł Tak, trochę. no, trzymamy, bo ja myślę, patrz, ja tutaj widzę, zobacz, nie wiem, czy tutaj jest jakiś, o, może tu ci narysuję, będziesz widziała lepiej, tu będzie jakieś wsparcie. Widzisz? Dlatego tu mam tą strzałkę, że tutaj. Aha, że tak, aha, że do tego Tak, że bo zobacz, tutaj jest. powinno dojść, tak? I co potem, i potem przewiduje, że będą spadki? No, tu może być, od tego momentu może być korekta. A to jeszcze tam daleko No. mamy, nie? Do tego. Jak to przebijemy, nie? To zobacz, tu jest taka luka. Widzisz? Przerwę tutaj. Jak przebij tutaj, damy radę z tym oporem, no to prawdopodobnie pójdziemy tu. Zamknąć tą lukę. I to by było naprawdę, to konto wtedy nam super wzrośnie, nie? Jak ten. Na razie tutaj złapaliśmy, a zobacz, byliśmy tu dopiero. Tutaj trzymaliśmy tą stratę. To było tu. Wpierw wywalili wszystkich stoblosy i później ruszyli. Dobrze, że tutaj wytrzymałem. Po prostu ja widziałem, co się dzieje, że oni tu specjalnie tak robią te konsolidacje, żeby ludzi wymęczyć, nie? A ja więc cierpliwość, cierpliwość i cierpliwość popłaca. Poszło do góry. Teraz tutaj na 105, na 105 będę patrzył. Na pewno zamkniemy pozycję na 105, jak będzie. Albo weźmiemy, nie wiem, kto tam grał, połowę zysków i po prostu zabezpieczymy resztę. Ale moim celem jest właśnie tutaj wzięcie Ja ci powiem tak, zobacz. 9 to było chyba piątek, ja nie wiem, 9 to chyba był piątek. No. Nie zamknęłam złota,
A I to było. całą sobotę, niedzielę aż drżałam, słuchaj, bo po prostu, no mówię, później zamknę i zapomniałam. I w poniedziałek na całe szczęście urosło, nie? Do 7. No. Ale ile to strachu było, że wiesz, no to skok No. może być różny, nie? Jak ktoś się źle zrobi na rynku, za duży lot albo coś, no to no później są emocje, nie? Właśnie ten strach. I bez sensu, to jest no, niepotrzebne, to jest, bo cały weekend miałeś zrypane, nie? Bo myślałaś. Dlatego zawsze powtarzam, żeby grać sobie jednym tym lotem przez cały tydzień, tam 001. Ty tam masz, widzę, $500. To sobie spokojnie możesz grać lotem 002. A teraz jak grasz? Jeden. Te pozycje jakim lotem otwarłaś? Zero jeden. Aha. No to Zero, teraz zero, grać jeden. sobie 001 i pamiętaj, że później tamte następne, nie? 002. No już patrzę na konto, w ogóle ja nie wiem, czy tam coś poszło do góry. No ładnie poszło, no kurde, no. No. No to spokojnie teraz ten. To noc, czekamy. I ty jesteś na telefonie, nie? A kiedy będziesz mogła być na tym, żebyśmy potrenowali coś? Tutaj? No to byśmy musieli się umówić, słuchaj, bo A jutro o 19? jutro o 19. Dobrze, No byś to miała wejdę. sobie, byśmy, bo tak na telefonie to nic nie zrobisz, nie? No nie, no to tylko mogę pozycję ustawić, nie? No tak, ale Jak je mówisz. I mówię nic więcej. analizę, no zrobić, nie? Ja bym chciał No. sobie zobaczyć, jak, co ty widzisz na rynku, nie? Bo tak, no to. Ja nic nie widzę, ja tam nie widzę. No to Muszę zobacz. wszystkiego od początku uczyć, bo Właśnie wiesz. nauczy się dopiero, jak będziesz samodzielna robić jakieś analizy. Nieważne, czy dobrze, czy źle, to jest tam na drugim miejscu. Tylko, żeby w ogóle zacząć i robić coś, nie? Z tym, bo tak. No. Ja bym chciał, żeby każdy z Was umiał sam sobie zrobić analizę i. No to dobra, to już. Można wtedy dyskutować, nie? Tak, dokładnie. To jest nawet lepiej, bo jeden widzi tak, drugi widzi tak, i to jest. Można wtedy rozmawiać, nie? No to dobra, no to się umówmy jutro na 19. Uszykuj komputer, program i jutro działamy. A teraz mamy pozycje otwarte. I nie będziemy nic ruszać. Tutaj ci może z dniowego pokażę, jak ja to widzę. O, zobacz, tu masz lepsze może ten. Widziałaś tutaj. Mamy, zobacz. Może być problem. Słuchaj, ja mam osteopatę i o 19 dopiero kończę, więc nie dam rady. No to może ten. Przesuwmy na 20. Dobrze. 19:30 ten ci pasuje. Ok? To Dobrze. 20? Tak. Dobra, no to super, no to o 20. A tu chciałem ci pokazać z dniowego, jak to wygląda. Dobrze. Z dniowego to wygląda. Jakbyśmy mieli trend wzrostowy, nie? Teraz on tu może jeszcze wyżej. Zobacz, jakie to jest pole do popisu. To jeszcze tu są, nie? No. No tak, złapiemy ten trend, no to będziemy trzymać, nie? Na razie, okej, okay, jeden złapaliśmy, zamknęliśmy pozycję i teraz łapiemy drugi, nie? Drugi ruch. I będziemy trzymać i jutro wam powiem, okaże się, co z tym, jeszcze sprawdźmy sobie jutro wiadomości, co tam, no Chińczycy mają wolne, oni nowy rok. O, jutro na złotówce jest PKB. Czwarty kwartał zeszłego roku. Później co tu mamy jeszcze? Na dolarze zapasy ropy. No, panów to bo. No, to nie. A tak to spokój jest, nie? Spokój jest. Dobra, no to widzimy się jutro i bądź przyszykowana. To zaraz zmienię na 20, ok? Dobra.
No, trzymaj się, dobrego wieczoru. Dzięki, pa.